Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a to przed wami drugi odcinek Portal Reloaded. Panie i panowie, znowu taka moja, znowu komara dziewiąta, znowu rozkminianie zagadek, ale szczerze, zanim zacząłem nagrywać, co się może wydać trochę sketchy, ale zaufajcie mi, że próbowałem to po prostu rozkminić sam. Co jeżeli, zobaczcie, weźmiemy sobie oczywiście kostkę tutaj. Tak, weźmiemy ją, jak najbardziej. Okej, ona sobie wyleciała. I już teraz zauważyłem, że możemy zrobić tak, że ona nam spadnie na to, ten przycisk. No, prawie. prawie. A gdyby dać portal na przykład tam, tak z czystej ciekawości. O właśnie, to tam na guzik wpadnie, widzicie? Ale nie o to mi chodziło. Pójdziemy sobie tutaj, weźmiemy sobie kostkę naszą kochaną. O, postawimy sobie ją tutaj. I super. I teraz w ogóle nie mam pojęcia, czemu spróbowałem to zrobić tak, jak próbowałem to zrobić wcześniej. Bierzemy tą kostkę. Stawiamy tutaj portal niebieski. Tutaj portal taki. I nie, to nie zadziała. Właśnie mam pomysł. Może głupi, może nie. Ale co jeżeli ja to by kompletnie źle? Ja to muszę wystrzelić tą platformą. Tak, o to chodziło. O to chodziło. Kto by pomyślał? No dobra, tylko powiem program jeszcze na tym, jak ja się tam dostanę. Bo to jest pół biedy, wiecie. Pół biedy, żeby to się tam dostało. Ale jak ma się to tam dostać, ja nie mam pojęcia. Próbuję tam się wspiąć na górę, zobaczyć czy cokolwiek mi to da. Czy mogę się rozeznać w sytuacji. Ale problem polega na tym, że oni zrobili wspinanie się tak bardzo niemożliwe, że nie możemy nawet tej kostki dotknąć. Ale musimy ją dotknąć, żeby wejść tam na górę. Więc to jest dziwne i to jest skomplikowane trochę. No ale spróbujemy to zrobić. Wiecie co? Nie spróbowałem jednego. Co jeżeli ja dam portal czasowy tutaj? Remember that you can only place time portals on surfaces which are in the same condition in both timelines. To nie mogę. Aha, czyli muszę wejść do teraźniejszości. Tutaj. Dać tą kostkę. I dać to w ten sposób. O, tak mogę, okej. I teraz jak wskoczę, co się stanie wtedy? Wow, jakby wywaliło! Okej. To nie mam pojęcia, jak podziałało, ale jestem szczęśliwy, że podziałało, krótko mówiąc. Potrzebuję teraz kostek tutaj. Jedną mogę ogarnąć w ten sposób. No tak, dobra. Tylko teraz jak drugą ogarnąć? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. No dobra, ale dobra, weźmy słowa to tutaj, bo może mi się uda. Nie, ja to muszę zrobić to najpierw w teraźniejszości. Ten myk właśnie, który teraz zrobiłem. W sensie przelecieć przez. Właśnie, bo to musi być włączone. Ok, to najpierw, skoro musi być włączone, to odpalmy. Odpalmy to. Da się, ok, zajebiście. Przelecimy sobie do teraźniejszości właśnie z tym. O! O, no dobra. Ok, teraz przelecimy sobie. Siep! I dobra, jesteśmy w teraźniejszości. Tylko co nam to dało? To zajebiście dobre pytanie. Bo tam portal, tu tam portal. Na przykład tutaj. Albo tutaj. I tu mam dostęp do kostki. Jak dam sobie portal czasowy, to mam dostęp do tej kostki też? Tak. Okej. Czy to jest rozwiązanie? Jak wezmę kostkę tutaj, stąd, cyk. I co dalej? Mam teraz kostkę. To muszę wziąć tutaj. Jest! Well done. Traveling through a time portal will also transfer your current momentum into the other timeline. Jestem mega szczęśliwy, że powiedziałeś mi to właśnie teraz. Potem jak to skończyłem. Jestem przeszczęśliwy. To by mi się tak przydało przed chwilą. Nie pytajcie, ile spędziłem na tej komorze. Za długo. Okej, przejdźmy dalej, zobaczymy co
nas czeka w komorze 10. Bum, 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 bum. O, wow! Są te kostki, chyba turety jeszcze lecą przez tą rurę tutaj. Gdzie ja mam na tą tutaj skoczę tą kładkę? No dobra. O, na szczęście mamy nasze usprawnione nogi, jak to Shell ma w zwyczaju. Także jest zajebiście. I nie musimy się martwić w sumie o nic, jeśli chodzi o upadek wysokości. Co my mamy za dziadostwo tutaj? Kostka, please. Okej. Okay. I tu powinna być druga kostka, czy jak? Nie, portal. Aha, aha. Mogę na dół zejść? Mogę na dół zejść, nie wiem co mi to dało, ale mogę zejść na dół. Dobra, sprawdźmy ogólnie, to wygląda jakby tu było miejsce na portal czasowy, taki prostokąt jest. Dobra, trzeba się stąd wydostać przede wszystkim. Dobra, jesteśmy na górze z powrotem. Portal czasowy mogę dać tu na przykład. Wszystko jest porośnięte mechem w ogóle. Fuj. Mamy kostkę normalną, musimy się dostać tutaj na górę. Nie, tam jest wyjście. A, i wyjście jest otwarte, zobaczcie. No, wyjście jest otwarte. To jest zamknięte. Damy tu portal, damy portal na górę. O. Wrócimy tu koło. Nie, to nie podziała, bo nie mamy tam odpalone. Bo chciałem. Nie, wiecie co chciałem zrobić, ale po prostu, żeby kostka przeleciała. No ale się spędziłem, bo tu nie mam niczego włączonego. Potrzebuję się tam dostać. Tam. Gdzie możemy przejść w ogóle? Sprawdźmy, co tam jest w takim razie. Opsa. I co my tu mamy? Tu mamy guzik, który nam zmienia to. Jak staniemy, to nam włącza to, ale włącza nam to. Aha. I możemy tu z dwóch stron przejść, jakbyśmy chcieli. W porządku. Tu by się przydało ogólnie dostać kostkę, ale nie jestem przekonany, czy mogę przez to pole przynieść kostkę. Moim zdaniem jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Tak mi się wydaje, okej. Okay. No dobra, i pójdziemy tutaj z kostką teraz. O, ja potrzebuję niebieski portal. O, dobra. Proszę bardzo. I to mi powinno rozwalić tą kostkę. Tak, to mi rozwala tą kostkę, w porządku. Ten tu pomarańczowy, a tam właśnie za nim damy niebieski. I teraz tak, przelatując właśnie przez ten portal, zgadniemy ze sobą kostkę. I czy będziemy mogli tu wejść? Nie wiem, ale będziemy mogli dać na górę kostkę. To się nie udało. Nieważne, mamy kostkę z powrotem. Udało się. Nie udało się. Shit. Teraz się udało. Dobra. Super, teraz możemy tu przejść. Mamy kostkę na górze. Teraz możemy przejść i możemy to aktywować. Nie do końca wiem, co mi to da. Ale wiedzę, że mogę tak zrobić, bardzo mnie cieszy. Okej. Okay. No dobra. To zróbmy tak. Zróbmy w sumie inaczej, bo zróbmy to w teraźniejszości. Mi się wydaje, że będzie. O, nie mam w ogóle portalu. Zróbmy to w teraźniejszości, żebyśmy mogli manipulować kostką w przyszłości. Przeciągnę sobie tutaj na drugą stronę. O, proszę bardzo. Te są siatki włączone. Zrobię dokładnie to samo, co zrobiłem przed chwilą, bo mi się wydaje, że to jest dobra rzecz. Cegła. Sukces. Szczerze, sukces. I dobra, przejdziemy sobie tutaj. Ło, mi wywaliło! Jesus. I teraz po kostkę właśnie Tom z Tom z przyszłości. O, koks. Okej, okay, nic się nie stało. W żadnym wypadku nic się nie stało, ponieważ to możemy sobie wziąć nową. Nic się nam nie zepsuje, a i tak idziemy do teraźniejszości. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to będzie lepiej. Mamy to oczywiście włączone. To oznacza, że możemy teraz zrobić myk świata, czyli możemy to zrobić tutaj. Przelecieć razem z tym, co jest najważniejsze. Dobra. Teraz pytanie jeszcze brzmi, czy my tam dolecimy stąd. Z tego jeden sposób, żeby się przekonać. To w ogóle był zbyt mały rozpęd, tak totalnie. Poszło! No tak, ale mam zamknięte tutaj. Jak zresztą widać. Czyli ja się muszę tam wystrzelić jednocześnie dając tam kostkę? To jest niemożliwe, żeby tak zrobić. Ja potrzebuję tam siebie. Nie potrzebuję nic innego.
Co by oznaczało, że ja te kostki muszę teraz ja te mam! Wiem! Dostałem olśnienia, muszę tam się dostać, muszę tą kostkę zabrać, potrzebuję tam kostki z przyszłości. Po prostu potrzebuję je zamienić teraz, nic więcej. Nie rozwalaj mi tej kostki. Chłopie. Nie mogę stać w portalu, jak cię trzymam. Puść ją, dziękuję. Potrzebuję tak, tą kostkę z teraźniejszości będę potrzebował dosłownie w tym miejscu. Dosłownie w tym miejscu. Nie bez powodu ta siatka jest, ponieważ ta kostka będzie tutaj stać. Tylko że ona tu nie może stać, jak będę tą kostkę przenosił. Okej. Dobra, mogę to zrobić kompletnie inaczej. Kostka może być gdziekolwiek, tak naprawdę. Kostka będzie. Nie kostka będzie tu w tym miejscu, nie? Nie będziemy jej na razie ruszać. O co mi chodzi, za chwilę wam wszystko powiem. Mam nadzieję, że w ogóle wiem, o czym mówię. Potrzebuję tej kostki z powrotem. Opsa. Dobrze. I tamta kostka sobie zostaje. Pamiętajcie, że jak ruszymy tą kostkę z teraźniejszości, ta z przyszłości się niszczy. I to jest bardzo ważne dla nas, ponieważ potrzebujemy, żeby ta kostka z guzika zniknęła. A w jaki sposób zniknie? Właśnie w ten, o którym wam mówię. Dlatego też potrzebujemy tam się dostać po raz kolejny. Hopsa. Portale nam się zniszczą, ale to oczywiście nie jest nic, z czym sobie nie poradzimy, wiadomo. Tu idzie portal i tu idzie portal. Z kostką się nic nie stanie. Trzeba się znaleźć. Nie wiem, gdzie jest kostka. Tak, bo kostka jest u góry, super. Teraz musimy tam iść z powrotem. Kostkę postawić na guzik, co, jak wiecie, otworzy nam to, co jest bardzo ważne. Potrzebujemy to zrobić w ten sposób, potrzebujemy zrobić w ten sposób. Jesteśmy tutaj i teraz patrzcie magię. Wow. Nicely done. Now, let's move on to some more advanced challenges. Nie, I'm good. I'm good. Mam materiału na cały odcinek z dwóch komór tylko, naprawdę. Zobaczmy, z czym się trzecia je. Jeżeli sobie nie poradzę, to oczywiście będzie na dzisiaj koniec. I ogólnie chciałem wam podziękować za odbiór pierwszego odcinka z Portal Reloaded. 100 wyświetleń nam wybiło pod odcinkiem. Jestem mega szczęśliwy z tego powodu, co się na kanale rzadko zdarza, mimo wszystko. I dziękuję. Po prostu i tyle. Nic więcej. Dziękuję z całego serca za oglądanie, za zainteresowanie. Where you placed your portals or where you left the cube in the other timeline, feel free to use the puzzle element indicator switch on your portal device. This will display holographic projections of your portals and cubes in the other timeline. Okej, czyli F, w porządku, bardzo fajna, się bardzo przyda akurat. Co mi to da? Okej, okay, nie rozumiem. To potrzebuje 1, to potrzebuje 2, to się tylko 3 odpala. Why? Okej, wiem, że mam portal czasowy, także go właśnie w tym momencie użyję. To zniknęło, interesujące. Możemy tam się dostać. Do końca wiem po co. Pewnie jakaś sekwencja, zakładam, musi tutaj być. Alrighty, Roo. No tak, tylko że to jest... Tu mogę przejść, ale nie wiem, czy coś mi to da. O, mogę zrobić tak. Aha, okej, okay. Czyli to jest czasówka. Ten na środku musimy kliknąć ostatni. Natomiast... Tak, tu musimy kliknąć ostatnie, tu musimy kliknąć pierwsze, potem musimy kliknąć tamte. Okej, okay, czyli przechodzimy tutaj, strzelamy na drugą stronę. Strzelamy na drugą stronę. Okej, okay, dobra. Pomyślmy, bo to jest skomplikowane moim zdaniem. Dobra. Ustawię sobie portal już tutaj. W ten sposób. Dobra. I teraz tak, patrzcie na to.
Już mi się pomyliło wszystko. Chyba myślałem, że jestem mądry, jednak nie jestem mądry. To będzie skomplikowane niż myślałem. Widzicie? Kurwa, byłem za wolny. Ja to muszę chyba stajmować jeszcze, żeby się wszystko na raz ten wzięło, ale jak? Jak im cudem? Nie mogę tam postawić. Mogę tam, chwila, mogę tam postawić portal. Wait. Co jeżeli ja wyjdę do jedynki? Zobaczcie, wyjdę do jedynki sobie, tutaj teraz, o, w ten sposób. Jestem w jedynce, tak? Sam sobie tutaj portal czasowy. Znaczy portal czasowy i portal normalny. A nie mogę się wyjść? Nie mogę się, mogę się wyjść, okej, portalem czasowym, tak. Tu portale się nie psują nam, jak pamiętacie. Postawię sobie portal drugi. A to portal czasowy tutaj. Portal normalny tutaj. Czyli mam od razu przejście w normalnym świecie między nimi. Chyba. Patrzcie, idę tu teraz. I tu sobie mam portal czasowy. I tu mam przejście od razu na drugą stronę. Aha. What? Ja byłem w teraźniejszości przecież. Co ja zrobiłem? Nie chciałem postawić portal czasowy tutaj. Nie wiem po co, ale... No, pogubiłem się to kompletnie. Jeszcze raz, na spokojnie. Tam chcę przejść. Tu postawić portal czasowy, dokładnie. I to mam już tutaj ogarnięte. Tu idzie tak, dobra. O Jezus! Fucking hell, nie, to było jeszcze wolniejsze! To ja nie mogę w ogóle przez portale czasowe przechodzić? To w takim razie jak ja mam to zrobić? Nie, bo jeżeli... Bo nie wiem, czy ja przechodzę przez portale czasowe, to mi się to psuje, czy nie? Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, ja wiem jedno. Że chcę zobaczyć, co się stanie, jeżeli ja właśnie zrobię to w ten sposób, o którym mówiłem przed chwilą. Czyli idę tutaj. Tam stałem portal taki, tu mam taki. Tu portal, no gdzieś po prostu tutaj portal czasowy. I tu stawiam normalny portal. Idę na drugą stronę. Tu stawiam kolejny portal czasowy i tu stawiam portal normalny. W ten sposób, widzicie? O to mi chodzi. I teraz przyjdę tutaj właśnie z tamtej strony. Bo będę sobie właśnie w tym miejscu urzędował. I tu będzie portal czasowy. Na przykład pytanie, co się, jeżeli ja po prostu wejdę tutaj, nie, teraz. O, i teraz tak, idę jedynkę, kliknę dwójkę. Przejdę tutaj przez portal czasowy. I ja mam tu portale? Nie. I tu będę miał portal do środka. Tylko nie jestem po portalu czasowym, to jest problem. Że będę w przyszłości tutaj. Okej, czyli tak, klikam. Jestem tu, przechodzę tu i tu stawiam portal czasowy i się wracam. Postawię portal... Tak. Dobrze, w porządku. Jak najbardziej rozumiem. Okej, dobra, czyli tak. O, pogubię się. Jest! Jest! To było prostsze od tamtych, zaufaj mi. Quickly make your way over these turret redemption platforms. Unfortunately, they did not survive their trip to the future. Come to think of it, it's actually quite remarkable that you are still alive. Ja jestem zajebisty po prostu i tyle. Oh shit, I'm dead. A, widzę co zrobiłem źle, okej. Ja muszę skoczyć tutaj. If at any point you are concerned about your odds of survival, don't be. Remember the test subject teleportation devices at the start of each test section. Should you die at any point during this test, we can simply rearrange the atoms you are made of and put them back together. Good as new. Nieźle, powiem ci szczerze.
Okej. I to jest 12 komora z 25, z którą przydziałem się zmierzyć. Panie i panowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Udało mi się rozwiązać praktycznie wszystko z moim własnym mózgiem. Nie patrzyłem nic, nie patrzyłem, że tutaj wiem, że było dużo cięć, ale ten odcinek wyszedł ponad godzinny, gdyby tych cięć nie było. Jestem mega szczęśliwy, że udaje mi się rozwiązywać zagadki samemu. Dziękuję oczywiście Jakubie za podpowiedź poprzednim odcinkiem. To mi dało do myślenia też. A na razie cóż, trzymajcie się moi drodzy, na razie, cześć. Zapraszam na kolejne odcinki z Potter Reloaded. Trzymajcie się, pa pa!